A czy twoja stara wie, że to oglądasz? Szykuje się dzisiaj odcinek dobry jak jasna cholera. Poznamy kulisy realizacji piątku, w którym młodszy z braci Kwas zostaje na 24 godziny kierownikiem tego burdelu. Nowego nosiciela, czyli update. Jak zawsze pokazujemy filmiki nadesłane. Przepraszam, stop. Pocisz się pod pachami. Dlaczego się kurwa pocisz pod pachami? To jest gorąco. Oraz niepublikowany nigdy odcinek wyciętych, gdzie słynny zakład ze Stankiem wygrywam ja. To ja, pani Małgosiu, to ja! Miałem kiedyś takiego wujka Wojciecha. Znany był z tego, że rozdawał swoje wizytówki w trakcie pogrzebu i nagrywał teleekspres na kasetach z wypożyczalni. A tego nie wolno robić! Miał przesrane na całej dzielnicy. Tak samo jak Stanek w redakcji to się wytnie.pl. Co ty kurwa odprawiasz, no? Grubas, uspokój się, bo... Nie. Blisko jest. Ja nie mogę tak. Grubas, stoisz tu, wciągasz brzuch, no. Geneza tego odcinka piątku była prozaiczna. Stanisław wygrał zakład z kierownikiem o to, kto będzie mistrzem Europy w piłce skopanej. Zamiast faworyzowanych przeze mnie Włochów, byli to Hiszpanie. Musieliśmy wytrzymać dzień ze Stankiem jako kierownikiem. Spaniaczki, kur... Raport poproszę, co dzisiaj zostało zrobione. No dalej, szybko! Pragnę zakomunikować, panie kierowniku Stanku, że dzisiaj nakręciłem update'a. Byłem przebrany za małpę, która masturbuje się czajnikiem i wsada sobie banana w dół. A tak wyglądała realizacja. No po prostu ja zrobiłem kiedyś idealne cycki. Później się okazało, że morda była już nie taka. To będzie najgorszy odcinek piątku. Gdzie twój talent aktorski się ulotnił? Za ty pier... Bo ty, ja nie wiem w ogóle, co chodzi w tym. Masz być kur... pewnie siebie, rzucaj się, kur... Mów, dzwoń. Bo on mi ty mi tutaj się... Tańcz przy tym, a później Michał to podłoży. Użyjemy tego. Ale nie, ja serio chcę, żebyś to podłożył. Ty właśnie na dnie, podałem ci rękę, kupiłem ci ropak. Tak to ja, twój gwiezdny chłopak! Czym więc charakteryzuje się Lamus? Zacznijmy od tego, że posiada ogromny kompleks władzy. Ten należy spełnić w pierwszej kolejności. Krzywiłeś, stań prosto. Jesteś teraz takim krzywionym. Ale to krzesło coś takiego krzywione. Dobra. Czekaj, wejdź, zatrzymaj. Dobra, koniec. Co wy Trzymaj. Nie k***a. Fary pa-pamba, pam! Trzecią i chyba najważniejszą potrzebą typowego lamusa jest chęć wykazania się inteligencją, wspomnianą wcześniej władzą, dominacją i bycia najlepszym we wszystkim. Szapta. Co to za zmiany do k***y nędzy? Ale panie Stanku! Jakiś slow motion powinien być. Po północy. Kierownik. Tak. To jest tak. Tak. I to znaczy, że... Drugie. Tak. Jeszcze znowu tak. Tak. Ale ja... I ty już odchodzisz, a kierownik... Przykro mi, Stanku. Już ten odchodzę i to jest przykro mi stanie. I takie, że ja znikam za tym, tak, dobra? Tak, no, jeszcze końcówkę. Przed kamerą na go, smarować się ogórkiem i śpiewać Bogu rodzice po rosyjsku. Co to na zmianę? Ale panie Stanku! Po północy. Tak! To znaczy, że... Tak! Tak!
Tego zrobisz taką epicką walkę o papier. No mało, bo ja muszę się w ciebie wycelować. Czekaj, to przejdźmy. Tak, tak, tak. I tu. Tak złapię, Jakie pierwsze pojawienie się kurwa jesteś od początku odcinka? Ale jaką się robi? Już? Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku wy... Gruba się, co ty odpi***a! Cześć, się pomyliłem, pi***a! Cześć, witam was w kolejnym wydaniu sieciowego nosiciela, czyli update'cie. Jak zawsze pokazujemy filmiki nadesłane przez... Przepraszam, stop. Pocisz się pod pachami. Dlaczego się kurwa pod pachami? To jest gorąco. Proszę mówić. Cześć, witam was w kolejnym... Grubas! Co za gruba? Dobre to będzie. Kto jest kurwa? Co za? Gruba! Kto ci podwoił śmiać się? Czy masz umowę, że możesz się śmiać? Gdzie sterujesz mikrofon? Ma być tu! Kurwa, ma być słyszalny. Robimy tak, ty ruszasz ustami, ja mówię za ciebie, dobrze? Witam serdecznie w sieciowym donosicielu. To ja, Dakan, jestem z... Lamuskiem. I dzisiaj pokażę wam filmiki. I tak ma być, i tak ma k***a być, to jest sztuka! Brawo, Bella! Dobra, przy okazji, zobaczmy wersję tamtego zakładu, przygotowaną na wypadek, gdyby w ćwierćfinale zagrali Niemcy. Powiedz mi, dokąd, a tutaj, dotąd mogę podejść, czy bliżej? Tak, Max tutaj, tak? Jeszcze raz, tylko słuchaj się, jak ja powiem, ja p***. Ale jak dobrze! I wtedy zaczynasz, dobra? Nie zjedź! To ja! Pan Stanisław! Wiem, że to ty! Zawsze udajesz kobietę! Sorry. Kontynuować, no. Stanek ostatni, bo ja to strasznie jest ekspresywna ta rola. Ja jestem wyjebany. Oto nigdy nie publikowany materiał zwyciętych. Bite machen Michał Schnella. Yes! Jak dobrze! Jak ja się cieszę! Jemiaszki w finale! Ja pierdolę! Pogryzę krzesło! Nie będę gryzł krzesła! Będę się cieszył! A do przodu o 300! Na! Krzyczcie! Pani Małgosiu, to ja! Wiem, że to ten Stanek! Zawsze! Kurwa się bez pukania do mojego pokoju! No ja nie wiem, co z tobą, chłopcze! Co tutaj robisz o tej godzinie? Byłem na imprezie, mecz! Wie pan, jak to jest, z nocy uciekł. Coś jest podejrzane, Stanek. Ja już pójdę. Ale dzisiaj to pierdolę, bo wygrali Niemcy! Niemcy! No nie, k***a. Aha! Tak! Znowu k***a!
Wybrańcy szlachetnych ludów, German! Zawsze! Najmocniejsza ekipa! Przestań, tak wygrywają w Niemcy, no! Przegrać dwie wojny! I odbudować się! I wypaść lepiej! Ale mam przykrą... Rządzić światem! Ale panie kierowniku, mam przykrą wiadomość! Niemcy przegrają w finale. Z Hiszpanią! Ach, nie ma takiej opcji! Hiszpanie to se mogą wsadzić bramkę do dupy, nie wiem, nie mają szans. Cały czas nie wiem, ale ja wiem co mówię, bo mój wujek jest robi ryby zawodowo, więc wie co chce. Hiszpania, mistrzem Europy, dziękuję bardzo. Widzimy się w poniedziałek i pan zobaczy, jaka jest prawda. Staneczku, a co ty na to, jeśli się założymy o to, kto wygra Mistrzostwa Europy? Założymy się? Ja tak. Mówię Hiszpania, pan Niemcy. A ja mówię Niemcy, a ty mówisz Hiszpania. O co? I a przegrasz. O co? O wszystko. A o wszystko. Zagrajmy o spełnienie życzenia przez drugą osobę. O wszystko. Czyli o wszystko. Jak o wszystko, czy o jedno życzenie? O wszystko. A to znaczy o wszystko? No bo kurwa, jak wygrasz, a ja ci powiem, skocz z okna na główkę z 10, to chyba grasz o wszystko. Możemy takie... Potem to... Po bandzie. Mało tego, Staneczku, to się nagrywa. Co prawda ja mam dostęp do szpiega, ale tym razem zachowam się uczciwie. Zawsze jestem uczciwy, nieważne. Wchodzę. Hiszpania. Zastanów się, chłopcze, dwa razy. Możesz zmienić zdanie. Ale ja też... Załóżmy się dwaj, że Niemcy wygrają. Wtedy nie będzie życzenia. Nieważne. Dobra, Niemcy. Hiszpania. Niemcy. To jest ta siła. Aż przeze mnie przechodzi energia. Jacy oni są potężni. Jacy oni są wspaniali. Hiszpania. Niemcy. Dobrze. Staneczku, to jak już idziesz, już jest po zakładzie. Wziąłbyś te buteleczki. Kurwa, wiem. Tak. Nie, sprzątaczki. One tu cały czas kleją. To nie moja wina, że tutaj zastałem butelki. Niemcy. Ale to będzie mecz. Czekaj, chłopcze! Tak? Co tutaj masz? A nie wiem, jakieś makulatura leżała, więc wziąłem. Moje papiery, chciałeś podpierdolić. Raz zapomniałem biureczko zamknąć. Dobra, idź już do domu, wyśpij się. To będzie finał. Jakiego świat nie widział. Dobra, cięcie. Nie wiem, kurwa, Michał, ty tam widzisz to, bo ja tego w ogóle nie czuję. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, już po wakacjach, jak dobrze pójdzie, rusza mój autorski projekt. A ja się z wami żegnam i zapraszam na ryjący psychikę zwiastun. Chcę poznawać świat, ale nie wiem jak. Kto mi powie prawdę o tym? Jak to zrobić mam? Spytaj kierownika, on ci prawdę powie. Spytaj kierownika, on ci wskaże drogę. On ci wskaże drogę. A czy twoja stara wie, że to oglądasz? Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, już po wakacjach, jak dobrze pójdzie, rusza mój projekt. A ja się z wami żegnam i zapraszam na ryjący psychikę zwiastun. Okej? Dobra. Tyle na dzisiaj. Bez sensu. Bez sensu, po co ja to robię? A czy twoja matka wie, że to oglądasz? Egnam i zapraszam na ryjące psychikę zwiastun. A czy twoja matka wie, że to oglądasz? Jeszcze raz tak samo. A czy twoja stara wie, że to oglądasz?